Hej, witam wszystkich z tej strony PubKnight, a to jest kolejny odcinek serii Otwieranie skrzynek Hextech. I w tym odcinku taka drobna zmiana, ponieważ mamy tak zwane ulepszone paczki do otwarcia, 10 sztuk, oraz paczkę Projekt Ash, Projekt Echo oraz Projekt Katarinę. I mamy fragmenty klucza 3, więc będziemy mogli otworzyć sobie jedną zwykłą skrzynkę. Tak więc wydaje mi się, że zaczniemy łagodnie od tego klucza. Posiadamy klucz i teraz którą? Te czy te? Chyba te. Pierwsza skrzynka. O, chyba nie wróży nam dobrze tego openingu. Ale zobaczymy. Pootwieramy najpierw paczkę Ashe. A nie mam pojęcia, co z tego jest w ogóle. Pierwszy raz widzę to. Rdzeń projektu. No, fajnie. Plan ikony pierwszego uderzenia projekt Ashe. No, fajnie. Fragment ulepszonej paczki. Czyli to jest jak... Zbierz 3, aby wykuć ulepszoną paczkę zawierającą bonusowe łupy, materiały, które... Coś tam. Dobra, a to? Połącz z planami projektu, aby wykuć zawartość projektu. Czyli to. 7 rdzeni projektu, aby dołączyć do pierwszego uderzenia projekt Ashe. No dobra. Otwieramy teraz Echo. Podejrzewam, że to będzie to samo, tylko że... Jest rdzeń projektu. Plan ikony, tak samo. No. I fragment paczki. Aha, nie. Nie, to, projekt Katarina jeszcze. Powoli. I to będzie pewnie to samo. Rdzeń projektu. Ikonka. Oraz fragment skrzyni. Mamy jeden ten. Hextechowanie, zrobienie hextechowy totem. No, jeszcze ani jedno. To dopiero poleciało za to, że kupiłem 10 ulepszonych paczek. To dlatego udało się ten klejnot zdobyć, a tak. Tyle, ile poszło skrzynek i ani jednego klejnotu nie było. Więc połączymy może najpierw tą paczkę. Paczkę? Skrzynię, tak? Ja tam źle... Paczkę. To jest tak paczka. Ulepszona paczka. Dobra. Więc tak, zabieramy się do otwierania naszych hextechowych skrzyni. I co będzie w pierwszej? Katarina z Beachwater. Chyba mam nawet. O! Soul Stealer, Vladimir. A ten skinek już mi się podoba. Drwa rdzenie projektu. Wow, ile tu nagród jest. Nie ma nic więcej? Kolejna skrzynia. No, pierwsza skrzynia była całkiem fajna. Zombie Rise. A. Posiadam sułtana Gangplanka. Aha, to w każdym są dwa rdzenie projektu, tak? A to wynika. Na to wychodzi. Dobra. Kolejna. Trzecia już skrzynia. Mordekaiser. Kolejny champion. Kolejny Mordekaiser. Oraz galaktyczny Renekton. Jako tako słabe skórki. O! I fragment ulepszonej paczki. Ale fajnie. Może w tych 8 uda nam się jeszcze jedną bonusową znaleźć. Nidali. Oraz licealista Darius. Słabo trochę. I nie ma kolejnego fragmentu? Ech. Coś to było słabe. Coś za dużo bohaterów.
Wulkaniczny Wukong. Mam. Rdzeń projektu. O! I fragment ulepszonej paczki. Jest. Szkoda, że nie klejnot, no ale... jeszcze jeden. O! To chyba znaczy, że dostaniemy go teraz. Tak coś czuję. Nefrytowy Wukong. Posiadam go. Gdzie jest druga skórka? Ej. O, co to? Porototem. A. Ja mam bukieciki. Nie wystarczy. Kolejna skrzynia. O. Żniwiarz. Draven. O. Oraz niesamowity Twisted Fate. To mi się podoba. Tego sobie na pewno zrobimy. Epicka i legendarna skórka. To mi się podoba. I kolejny fragment ulepszonej paczki. No, 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 ta skórka była mega, ta była najlepsza. Tfu, ta skrzynia. Albo raczej paczka. Była najlepsza. Co już mi się podoba. Syndra. Oraz Queen Corsarz. Średnio, bardzo średnio. No, bardzo, bardzo średnio. I nic. Jeszcze trzy skrzynie nam zostały. Cztery. Przepraszam, cztery. Co to będzie? Stopper Alistar. O, śnieżna Syndra. Tego skina chciałem. Tak. Tego sobie też na pewno zrobię. I nic. Jeszcze dwie skrzyneczki. Już dużo tych skórek tutaj. Volibear Gromowładny. No. O! Stalowy Jace. Posiadam go. Pierwszy epic, którego posiadam. I trafiłem. Skorzystajcie nie drugi, nie ten drugi Jace. A się śmiesznie tak świecą. I ostatnia skrzynia. I ostatnia, ale nie ostatnia. Twisted Fate. A. Uuu. Głębinowanami. Kolejny epic. Ja nie wiem, ten opening jest mega. Strasznie mi się podoba już ten opening. I wykujemy sobie jeszcze jedną skrzynię w tym openingu. No to zabieramy się do otwierania. Otwórz. Queen. Caitlyn na safari. Bardzo ładny art. Oraz rdzeń projektu. No więc tak, już teraz trochę tego mamy. Czempiony, no wszystkie mam z tego. Nie, Queen nie mam, ale nie chciałbym jej robić. Mamy dwa. Dobra, zaczniemy od czempionów. Syndra sobie rozmienimy. Na esencję. Lissina sobie rozmienimy na esencję. Myślę, że Queen zostawimy na razie. A tu zrobimy tak, tak i tak. I wymieniamy. Oby to było coś wartościowego. To już widzę, że to nie jest nic wartościowego. Ha! Fiddlesticks! Faktycznie tak, przyznaję się, nie miałem go. Przyznaję się. To nie było warte. Jedyny mój champion, którego nie miałem za 1300. I akurat Fiddlesticks. No cóż, tak też bywa. A więc tak, co my z tego openingu mamy takiego taniego? Nie. Wymienimy.
na losowo trwałą skórkę, galaktycznego Renektona oraz licealista Dariusa. Jeszcze nigdy mi nic przyzwoitego nie poleciało z tego rolowania, ale może tym razem, więc trzymamy kciuki. Kolejny raz nic fajnego. Kolejny raz Shen w żółtym stroju. Niestety, ale średnio mi się podoba ten skin. Nie posiadam chyba już nic do rolowania. Bo szkoda tych. Te skórki na esencję. Zombie Rise. Stary skin, bardzo stary. A jeszcze mam Queen Corsage. Nie, to jedno sobie jeszcze zrobimy, jednego rola. I i mam przecież tego, Stopper Alistara, więc jedziemy. Hashtag believe, pierwszy raz chociaż. Znowu nic. 5 razy już robiłem rolowanie? Meridian Kale. 5 razy już chyba rolowałem. Ani razu nie trafiło się nic dobrego. No cóż. Sułtanka Gangplanka wymienimy. Wulkanicznego Wukonga rozmienimy. Nefrytowego też posiadam, to rozmienimy. Katarinę z Bilgewater. Red card jest. Nie, Bilgewater nie posiadam. Kociaka posiadam. Jeszcze Hainuna posiadam. A, i jeszcze Piaskową posiadam. Dziwne, że żaden projekt skin, nie trafiłem żadnego projekt skina, no szkoda. Liczyłem, że może jakaś projekt Fiora czy coś. Ale dużo epików dostaliśmy, to jest plus. Tylko szkoda, że nic projektowego. Poziom 27. Coś z tego jeszcze można robić? Planami projektu. Co słyszałem, że jeszcze można te obwódki mieć z tego do skinów projektu, tak więc na razie to sobie zachowamy po prostu. No Wladimira posiadam dwa skiny już, w tym legendarny, więc to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Nie, zostawimy sobie na następny opening już resztę, więc opening udany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć epickich skórek oraz jedna legendarna na ten odcinek. Jak dla mnie jest udany. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.